dobry, Sławomir Szczepaniec wita serdecznie wszystkich słuchaczy cyklu Lin po polsku. Znajdziecie mnie na stronie linpopolsku.pl, ale także na YouTubie, na LinkedInie, na Facebooku, czyli w social media. Rozmawiam z najlepszymi ekspertami Lin w Polsce, a dzisiejszym moim gościem jest Zbigniew Kowalski. Przedstaw się pokrótce. Dzień dobry Państwu, cześć Sławku. Na co dzień zajmuję się realizacją projektów, szkoleniami, warsztatami przy wykorzystaniu takich metod jak Lean Management, Kaizen czy też Six Sigma. A dzisiaj bardzo gorący temat. Za oknem słupek rtęci na termometrze dotyka samego szczytu, ponieważ jest 30 parę stopni w cieniu, a ja będę z Tobą rozmawiał o oporze. Ale nie o oporze elektrycznym, nie o oporze pracowników, ale o oporze zarządu wobec zmian. I to jest temat, który jest zupełną nowością w cyklu Lin po polsku. Na pewno ciekawe wyzwanie i na pewno ważny element w rozwiązywaniu problemów bez względu na to, jakie metody wybierzemy. Myślę, że nasi słuchacze to ludzie, którzy są bardzo ciekawi tego, w jaki sposób należy zwalczać opór pracowników i radzić sobie z oporem zarządu, a zatem wysłuchają go z wielką chęcią, skomentują, zadają pytania, a wszystko to w tym celu, abyśmy wspólnie rozwijali się. Wyobraź sobie następującą sytuację. Prowadzę pewne szkolenie, jest to szkolenie smedowskie dla firmy na Dolnym Śląsku. 10 osób na sali, operatorzy słuchają, jak wyjaśniam podstawy Lean Manufacturing, rodzaje marnotrawstw, mówię o kontekście biznesowym, mówię o patrzeniu z perspektywy klienta. Widzę, że chłopaki słuchają pilnie z otwartą buzią, ponieważ są to dla nich nowości. Każdy z nas tego kiedyś uczył się po raz pierwszy. Następnie przechodzę do wszelkich zagadnień powiązanych z przezbrajaniem procesów. Tłumaczę również, dlaczego podejście linowe sprawdza się w każdym miejscu, w każdym czasie. Starannie ważę słowa, minimalizuję terminy fachowe, neologizmy. Mówię tu maksymalnie prosto, bo lin ma być prosty. Zgodzisz się z tym? Tak, jak najbardziej. No, chodzi o to, żeby skutecznie dotrzeć z informacją, z przekazem do naszych słuchaczy. No właśnie, i tylko jedna osoba na sali, która znalazła się tutaj niby przypadkiem, ale jednak bez przypadku, mianowicie dyrektor produkcji, on zachowuje się inaczej. Nazywa się Mariusz Wyrywny i już po chwili mówi do mnie tak: pan tu chłopakom o życiu opowiada, a my tu mamy przemysł ciężki. Po co mówić o zastosowaniach życiowych? Tu trzeba podejść fachowo. No bo życie jest ciężkie i przemysł też jest ciężki. Ojejku. Znaczy tak, na pewno cieszyłbym się z tego, że w ogóle takie szkolenie się odbywa, bo już samo to szkolenie pokazuje, że z jakiegoś powodu nastąpiło zainteresowanie szczupłą produkcją, bo tak jak wspomniałeś, jest to z Lean Manufacturing, w związku z tym to już jest duży plus. Słuchacze, którzy są z wielką uważnością słuchają tego, co mówisz, kurczę, no dla trenera bomba po prostu. Pojawia nam się jedna osoba i to dyrektor produkcji. Wiesz co, no pierwsze takie skojarzenie jest takie, czy naruszyliśmy w jakiś sposób strefę komfortu, czy też interesów tego dyrektora produkcji, bo tak sobie myślę, że z jakiegoś powodu pojawili się pracownicy produkcji na tym twoim warsztacie. W związku z tym ktoś wyraził zainteresowanie rozwojem kompetencji w tym zakresie. Być może ten wyrywny Karol nie poznał założeń tego warsztatu i stąd jego odrobina niepokoju, niepewności, rodzi się pewnego rodzaju opór. Mogło tak się zdarzyć? Może i mogło. Ja zdradzę pewien sekret, mianowicie jego przełożony, czyli prezes firmy, zna mnie osobiście i wie, że znam się na szczupłej produkcji, a zatem poprosił, abym taki warsztat przeprowadził. Jeśli chodzi o dyrektora produkcji, on został zaproszony również jako członek zespołu, a zatem można powiedzieć, że był na sali gościem, tak samo jak pracownicy, którzy pracują przy procesie. Okej. Powiedziałeś o tym, że omawiając zasady szczupłej produkcji, między innymi umiejscawiałeś się w kontekście biznesowym.
W związku, tak dobrze zrozumiałem, Sławku? Tak, dokładnie. Okej, więc zakładam, że w jakiś sposób linkowałeś albo do strategii firmy, mam tutaj na myśli misję, wartości, jakieś cele strategiczne, które są, bądź też do któryś z czterech takich najbardziej popularnych perspektyw, gdybyśmy spojrzeli przez taką soczewkę zbalansowanej karty wyników. Czyli, nie wiem, być może awizowałeś temat poprzez perspektywę klienta, który dla nas jest kluczowy i od tego się zaczyna. Nie wiem, być może kwestie zysku, być może kwestie procesów albo rozwoju pracowników. Pan Karol Wyrywny ma wątpliwości co do zasadności wykorzystania takiego podejścia. Czy w jakiś sposób konkretny wyartykułował, jakich obszarów one dotyczą? Och, ja myślę, że to było inaczej. To było tak. Pan mówi i mówi na temat teorii, a ja chcę praktykę. Co tu ulepszyć natychmiast, powiedział dyrektor Wyrywny. Nasze przezbrojenia trwają parę godzin, chodźmy na gębę. No wiesz, powiem ci szczerze, że moje szkolenie trwało 5 godzin. Tak ono było zakontraktowane i tak było opłacone. Więc delikatnie uspokajam dyrektora Wyrywnego, mówię mu o planie szkolenia i że jeśli starczy czasu, to zejdziemy na produkcję, na gębę, obejrzeć rzeczywisty proces. Myślę, że mamy do czynienia z osobą, która jest na pewno bardzo wartościowa z punktu widzenia firmy, no skoro jest dyrektorem produkcji. Ma wątpliwości co do tego, że pracownicy spędzają czas na warsztacie, nie do końca być może wiedzą, że ta inwestycja w przyszłości się zwróci. Oczywiście przy takim ograniczonym czasie, jak powiedziałeś, no dla trenera to będzie bardzo duże wyzwanie. 6-7 godzin, zakładam, że jakieś elementy edukacyjne plus jakieś ćwiczenia praktyczne. Szkoda, że tej gęby nie ma. Być może warto byłoby się, jeżeli byłaby taka możliwość, umówić z panem Karolem na jakiś inny termin wizyty w gębę i pokazać mu potencjał w procesach. Nie wiem, jak wyglądała kwestia analizy potrzeb szkoleniowych, czy po prostu to było konkretne zlecenie, gdzie było wiadomo, co ma zostać przedstawione, w jaki sposób miało to zostać przedstawione. Jeżeli tak, to i tak, w jaki sposób odwoływało się to do tej takiej codziennej produkcji. Trochę się nie dziwię panu Karolowi Wyrywnemu, ale to z bardzo prostego powodu. Bardzo często spotykamy się z wątpliwościami co do tego, czy te metody są skuteczne. Natomiast najtrudniejsze jest to, że i chyba najgorsze i największym wyzwaniem dla każdego z nas, mówię o pasjonatach szczupłego zarządzania, jest to, że jest oczekiwanie na szybki wynik. Oczywiście tak humorystycznie mógłbym powiedzieć, że tego typu wyniki składają się z trzech elementów, a wybrać możemy tylko dwa. No, szybkie efekty czy dobre projekty robimy przez pryzmat dobrze, szybko albo tanio. No, wybrać możemy sobie tylko dwa z tych parametrów, w związku z tym zawsze to będzie coś kosztem czegoś. Jeżeli miałbym taki bardzo mocno ograniczony czas, pewnie jako trener wykorzystałbym metodę parkingu, odnotował te uwagi pana Karola Wyrywnego, bo przestrzeni czasowej podczas tego warsztatu na to nie było. Natomiast absolutnie nie lekceważyłbym tego podejścia, no bo pan Karol jest szefem, czy może jest szefem tych osób, które podczas tego warsztatu były i ta pasja, z którą z pewnością przekazywałeś informacje podczas tego warsztatu, ta pasja, energia, ten wirus, którym pewnie chciałeś zarazić, no jednak mógłby zostać niezaszczepiony. Więc w tym momencie, jeżeli by to była kategoria osoby, która oczekuje szybkiej informacji, a nie byłoby mnie stać na ten czas, jako odpowiedzialny trener, konsultant, jednak bym to zaparkował ten temat i wrócił do niego, jeżeli byłaby taka możliwość po zakończeniu warsztatu. Natomiast pewnie bym poprosił pana Karola o to, żeby wskazał konkretne oczekiwania bądź wątpliwości, które by dotyczyły jego obszaru, bo nawet jeżeli nie podczas tego samego warsztatu, to być może po jego zakończeniu starałbym się zaopiekować panem Karolem, żeby nie doszło do takiej sytuacji, gdzie wszystkie z tych 10 osób, tak, bo chyba tyle mówię, że było na sali szkoleniowej, przekonałeś do tego, że warto w to iść, ale jednak potem nie będzie wsparcia bezpośredniego przełożonego podczas takiego codziennego wdrażania. Jednym słowem przekonujesz mnie, że dyrektor Wyrywny miał prawo być wyrywny. Wiesz, ja myślę, że widzę tutaj swój błąd, ponieważ wszelkie ustalenia podjąłem z prezesem tej firmy, telefonicznie i mailowo, natomiast dyrektor produkcji mógł poczuć się urażony i tutaj jest taka uwaga dla naszych słuchaczy, że warto zadbać o to, aby wszyscy członkowie zespołu zostali poinformowani. Ja myślę, że szczególnie może ci ważniejsi rangą, którzy właśnie mogą poczuć takie
urażenie, że się o nich zapomina, a przecież są tak bardzo, bardzo potrzebni do firmy. Oczywiście nie oceniam dyrektora wyrywnego źle, dlatego że dyrektor ten był bardzo zaangażowanym pracownikiem i piął się po szczeblach kariery przez 20 chyba lat, zanim osiągnął to stanowisko, a zatem doskonale znał każdy proces. No ale chwilę później znowu dyrektor wyrywny wyrwał się ze stołu i mówi tak: pan tutaj mówi o ulepszeniach, ale nas na to nie stać. Drogie przeróbki nie zwrócą się ekonomicznie. Badaliśmy wszystko. Nic tu już się nie da zrobić. Nasz zakład jest liderem branży. Czerpiemy wiedzę z centrali we Francji. Oni są najlepsi na świecie. W całej tej grupie produkcyjnej. Ojejku, znaczy po pierwsze wybrzmiała ważna... Ojejku, ja też tak pomyślałem i otarłem chusteczką pod czoła, a tego potu to już ci powiem było dużo. Nie, ale wiesz co, ja to ojejku to powiedziałem w kategoriach takich bardzo pozytywnych, dlatego że akurat trochę miód na moje serce słowa pana Karola Wyrywnego z uwagi na to, że pan Karol Wyrywny, o ile ja dobrze usłyszałem, powiedział, że nie stać nas na drogie inwestycje, czy inwestycje, które będą kapitałochłonne. W związku z tym miód na serce Kaizenmana, osoby, która uwielbia małe, drobne zmiany, które przynoszą nam określone korzyści. I mi się nasuwa od razu jedno z przykazań dekalogu Kaizen, albo w zasadzie dwa. Pierwsze, wybieraj proste rozwiązania, nie czekając na te idealne, a drugie, użyj sprytu zamiast pieniędzy. To w kontekście tutaj takiego wątka biznesowego. Natomiast jeszcze na chwilę, a w zasadzie i do tego, co powiedział teraz pan Karol Wyrywny, a w zasadzie co powtórzyłeś, i do tego wcześniejszego wątku, tak sobie pomyślałem, że jeżeli miałbym te 7 godzin, to być może poprosiłbym uczestników, bo nie wiem, jaki był ogólny klimat na sali, być może bym poprosił wszystkich uczestników, żeby na karteczce wskazali tak naprawdę, czego oni oczekują od tego warsztatu, albo czego oczekują od swoich procesów w zakresie swojej codziennej pracy. I teraz zobacz, jeżeli bym takie oczekiwania miał, również te obawy, aby być może i oczekiwania, i obawy tych uczestników, gdybym ja tak naprawdę je zebrał i do tego warsztatu był przygotowany bardzo dobrze, a zakładam, że tak byłeś przygotowany do tego warsztatu, to jestem przekonany, że podczas poszczególnych modułów, omawiając wątki Linu, Kaizenu, czy też być może innych metod ciągłego doskonalenia czy usprawniania procesów, jestem święcie przekonany, że spokojnie można byłoby linkować do tych wypowiedzi, żeby autoryzować te działania, które mają miejsca. Tak, rzeczywiście byłem przygotowany, rzeczywiście jechałem według rozkładu jazdy, ponieważ wszystko miałem dokładnie zaplanowane. Godzin było 5, a nie 7, a to robi ogromną różnicę. Przy przezbrojeniach kilkugodzinnych nie miałem szans dotknąć się praktyki, ale dyrektor wyrywny nie wiedział, że planowana jest druga część, część praktyczna, którą to część przeprowadzę już wkrótce. Opowiem ci o kolejnej historii z dyrektorem, bo dyrektor był bardzo wyrywny. Super. Mianowicie, kiedy wspomniałem o znajdującej się w Gliwicach fabryce Opla, podniósł się ze stołu dosłownie i powiedział tak: nasza branża jest specyficzna. Tu rządzą się inne reguły. Niech mi pan nie mówi o fabryce samochodów w Gliwicach, bo oni tam mają łatwo. Dwa modele, taśma, cyk. Tak powiedział. Okej, Jezu, uwielbiam to sformułowanie. Nasza branża jest specyficzna. Pan dyrektor Wyrywny ma jakieś obawy związane z wdrożeniem czy wątpliwości co do słuszności tej koncepcji. Ja dalej pewnie bym próbował zrozumieć, skąd one się wzięły, czy być może jakieś doświadczenia związane z wcześniejszym wdrażaniem. Być może był tam jakiś inny konsultant, jakiś trener, który nie do końca spełnił oczekiwania, być może sytuacja firmy była inna, a być może ta, mówiłeś, że chyba też tam gdzieś tam mają centralę we Francji, tak? Czy, tak, dobrze usłyszałem? Tak, dokładnie. Być może, wiesz, no, to podejście międzynarodowe różni się od tej charakterystyki, która ma miejsce tutaj. Natomiast tak, z punktu widzenia tej specyfiki, nie wiem, jakie tam miałeś przygotowane ćwiczenia, natomiast bez względu na to, czy to będzie SMET, czy to będzie jakikolwiek inne narzędzie, wykorzystywane, możemy spokojnie je transferować na dowolny proces. Jeżeli jesteśmy, dalej podkreślam, używam tego sformułowania, uważni, bo wszystko, co robimy, jest procesem i opiera się na takim logicznym zrozumieniu analizy przyczynowo-skutkowej. Więc jeżeli to jest inne,
pewnie bym zaproponował, a nie wiem, jakie miałeś tam akurat warsztaty takie praktyczne związane, czy ćwiczenia praktyczne związane z wsparciem tych modułów edukacyjnych. Natomiast zakładam, że one były dostosowane, czy przewidywały tą charakterystykę tej branży, żeby pokazać, że z tych różnych sytuacji możemy spokojnie tutaj te narzędzia wykorzystywać. I teraz, jeżeli ja spoglądam na przebieg procesu, i mam choć odrobinę zrozumienia charakterystyki klienta, a przecież przygotowujemy się na spotkania z klientami, też poznając specyfikę ich usług, to uważam, że jesteśmy w stanie poprzez jakiekolwiek narzędzie, czy większość narzędzi, nie przychodzi mi teraz jakieś specyficzne, do których bym nie mógł wykorzystać, ale ostrożnie powiem, że większość narzędzi możemy spokojnie transferować na dowolny proces. I teraz to wszystko sprowadza się do takiej umiejętności obserwowania otaczającej nas rzeczywistości zawodowej. Jest cała masa różnego rodzaju ćwiczeń, które nam, ja zawsze mi się przywołuje tytuł tej książki Naucz się widzieć, z tym związanych, żeby pokazać, że to nie ma znaczenia, czy to będzie branża usługowa, logistyczna, produkcyjna, branża automotive, czy lotnictwo, czy jeszcze jakakolwiek inna. Wszędzie są odpowiednie zasoby materialne, niematerialne, wszędzie są ludzie, którzy w tym procesie uczestniczą, a pomiędzy nimi zachodzą odpowiednie relacje. I te relacje we większości przypadków wywołują nam różnego rodzaju kategorie marnotrawstw. I teraz z punktu widzenia też zrozumienia postawy pana Wyrywnego, tak sobie teraz myślę jako trener, czy byłbym w stanie rozpoznać, na jakim metaprogramie znajduje się pan Karol Wyrywny. Jeżeli awizował to do rynku międzynarodowego, to tak miałbym trochę podejrzenie, że potrzebuje jakiegoś autorytetu zewnętrznego. Więc jeżeli potrzebuje autorytetu zewnętrznego, moglibyśmy na przykład przywołać badania, które były realizowane przez Instytut Kaizen w Niemczech, przez Lean Enterprise w Wielkiej Brytanii, czy nawet nasz Lean Enterprise Instytut we Wrocławiu, które pokazywały, jak w różnych branżach wygląda potencjał doskonalenia procesów. No właśnie, to jest ciekawe to, co mówisz. Ja byłem rzeczywiście doskonale przygotowany. Sporządziłem film szkoleniowy, który opierał się na rzeczywistym procesie przezbrojenia piły taśmowej. Ten film trwał około 7 minut, a zatem był doskonały do tego, żeby przeprowadzić realne warsztaty smedowskie. Większość osób na sali wydawała się być zadowolona, pracowała spokojnie i miarowo, ale słuchaj, dyrektor Wyrywny miał, jak słyszałeś, do mnie wiele zastrzeżeń. Rwał się, żeby iść do gęby. I ty sobie wyobraź, Zbyszku, że godzinę przed końcem warsztatów dyrektor Wyrywny mówi tak: ja już muszę iść, niech pan ich uczy, niech robią ten lean. Ja mam inne obowiązki, którymi się zajmuję, chłopaki pociągną temat sami, a ja się z nimi zobaczę w tygodniu, to popytam, jak to było. No ale słuchaj, a na koniec to w ogóle mówi tak, podsunął mi jeszcze fakturę do podpisu, mówi, podpisał mi tą fakturę, tak? I mówi, to co, od poniedziałku będzie lepiej w tych przezbrojeniach. Okej, ale ja rozumiem, Sławku, że przywołałeś tą informację, którą tutaj z naszymi słuchaczami się dzieliłeś, mianowicie o tej kolejnej części warsztatów, które już mają mieć miejsce bezpośrednio w gęba, tam gdzie ten proces jest realizowany, prawda? Dokładnie, w hali fabrycznej. Okej, no na pewno bym tutaj podziękował. No, ja bardzo szanuję wszelkiego rodzaju informacje, które przekazują nam nasi klienci, nasi zleceniodawcy, bo mają w tym jakieś swoje określone intencje. Ja nie posądzam nikogo o jakieś złe intencje. Zakładam, że w biznesie dzisiaj każdemu zależy, żeby przede wszystkim spełniać oczekiwania klienta. W efekcie na bazie spełniania oczekiwań klienta firma zarabiała pieniądze, które może wykorzystać m.in. w inwestycje w swoich pracowników i w rozwój tej firmy. Więc będę spoglądał na pana Karola Wyrywnego jako osobę, której zależy na rozwoju swojej firmy, natomiast która wykazuje pewnego rodzaju ostrożność z jakiegoś powodu. Pewnie bym przed tą wizytą w gęba, gdybym miał taką przestrzeń czasową, postarał się porozmawiać z panem Karolem. Być może bym zrobił próbną wizytę, wspólne przejście przez halę z panem Karolem, żeby się do tego lepiej przygotować i pokazać jakiś potencjał doskonalenia. Zakładam, że pan Karol, nie zakładam, jestem przekonany, że pan Karol Wyrywny ma swoje oczekiwania dotyczącego obszaru, którym zarządza. I one są jednak nieśmiertelne w zakresie tego, jak funkcjonuje biznes. Mamy jakieś zlecenia, które chcemy wyprodukować.
Produkcja tych zleceń cechuje się zmiennością, bo zmienność nas cały czas otacza. Na pewno zdarzają się różnego rodzaju sytuacje związane z tym, nazwijmy to, syndromem gaszenia pożarów. I wierzę w to, że pan Karol z tego powodu nie jest szczęśliwą osobą. A być może to jego zaniepokojenie i ta być może frustracja wynikała, jeżeli to była frustracja, wynikała stąd, że pan Karol cały czas w tej swojej fabryce gasi pożary. I to, co powiedziałeś o tym, że od tego kolejnego dnia będzie lepiej, to tak naprawdę może to był taki głos rozpaczy z nadziei, mówiący: panie Sławku, ja potrzebuję pana pomocy. Być może. Ja mam nadzieję, że to nagranie będzie pouczające zarówno dla mnie, jak i dla ciebie, a także dla naszych drogich słuchaczy, ponieważ na dworze jest bardzo gorąco i zbliża się sezon ogórkowy, chciałbym powiedzieć, że to wszystko, o czym dzisiaj mówiłem, przyśniło mi się. I jest zgodne z prawdą. No to mnie... Nie ma takiej fabryki, nie ma takiego dyrektora. Jedynie chłopaki byli prawdziwi. W tym zainteresowaniu Linu. No i prawdziwym jest mój rozmówca, wspaniały ekspert, człowiek, który od lat dzieli się z nami wiedzą, czyli Zbigniew Kowalski. Gdzie ciebie można, Zbyszku, spotkać? Ojejku, znaczy zapraszam do odwiedzenia mojego profilu na LinkedInie, na Facebooku, zapraszam na moją stronę, mojej firmy. Można mnie znaleźć naprawdę w różnych miejscach. Poprzez wielu pewnie wspólnych znajomych. Jeżeli interesujecie się Państwo ciągłym doskonaleniem rozumianym przeze mnie nie tylko przez pryzmat Linu, Kaizenu czy Six Sigmy, lubicie się dzielić swoją wiedzą i mówić o tym, co dla Was jest ważne, to ja jestem osobą, która bardzo chętnie dołączy do grona Waszych znajomych. A ja zachęcam, linpopolsku.pl, pisane łącznie, to należy wpisać w Google. Dodatkowo można wejść na kanał YouTube i posłuchać innych pasjonujących rozmów na temat Lean Factory i Lean Office, ponieważ ty również jesteś fachowcem doskonałym w obszarze biurowym. Dziękuję za nagranie.